Cześć. Gdybym miał w skrócie opowiedzieć o tym meczu, powiedziałbym, kto miał w składzie Jesusa i Maza, ten spotkanie swoje wygrał. Widzimy się zaraz po meczu Jagiellonia Piast Gliwice, oczywiście pierwsza kolejka i powitanie tych drużyn w sezonie 22-23. Konfrontacja drużyny, która w tamtym sezonie grała dobrze, grała regularnie i przede wszystkim ma jednego szkoleniowca nieprzerwanie od 5 sezonów, bo jest to 5. rok pracy Waldemara Fornalika w Gliwicach, kontra drużyna, która była najmocniej nieprzedefiniowana, to znaczy były ciągle zmiany, ciągłe trenerskie przede wszystkim zmiany, bo w przeciągu jednego roku, jeżeli się cofniemy do lipca 2021, to jest to trzeci trener na stanowisku w Jadze, zaraz po Piotrze Nowaku, Ireneusie Mamrocie i właśnie trzeci to jest Maciej Stolarczyk. Stolarczyk, który w swoim debiucie w barwach Jagiellonii jako trener zdobywa 3 punkty. Mecz wyrównany, mecz, który no nie do końca jakby ten wynik oddaje to, co działo się na spotkaniu. Jagiellonia była na pewno konkretniejsza, chociaż tych okazji nie wypracowała wcale dużo więcej od swoich rywali. Piast wydaje mi się, że grał dość asekuracyjnie, nie podchodzili wysoko, najgroźniejsze sytuacje były tak naprawdę po stałych fragmentach gry, w których straszyli Alomerowicza, natomiast bez konkretnej puenty. Nie chciałem o tym mówić, ale muszę. Bolała mnie szczególnie sytuacja w drugiej połowie Alberto Torrida, napastnika, który zamienił Rauno Sapinena, piłkarza z Estonii, który błyszczał w barwach Flory. Ja sobie bardzo dobrze przypominam analizowane mecze w konfrontacji Legia Flora na początku zeszłego sezonu w drodze eliminacji Champions League i właśnie tego napastnika, który z Florą świętował koronę króla strzelców. W Piaście nie może on się odnaleźć. Natomiast Toril, piłkarz teoretycznie jeden z głównych napastników w drużynie Waldemara Fornalika, również bardzo słabo. Miał sytuację, po której Alomerowicz popełnił błąd, czytając grę i wychodząc do zagrania. Wszystko się zgadzało, natomiast piłkę wypuścił pod nogi właśnie Hiszpana, który miał przed sobą 30-35 metrów pustą bramkę, nic tylko strzelać celnie i w takiej sytuacji sobie nie poradził. Jeszcze raz całkiem nieźle się zabrał pod koniec meczu w polu karnym Jagiellonii, natomiast uderzył wprost w bramkarza. Wydaje mi się, że właśnie dużym problemem Piasta, nie powiem, że w tamtym sezonie było, ale porównując do ilości napastników, tych napastników w teorii dość dobrych, mowa tu oczywiście o Kamilu Wilczku, Sapinenie, wspomnianym Torilu, jeszcze jest oczywiście Wida, w obwodzie oczywiście cały czas Damian Kądzior, czyli skrzydłowy napastnik. Ta drużyna mało sobie kreuje i mało strzela. Po stronie Jagiellonii ciężko tak naprawdę określić, jaką robotę wykonał, czy wykona Maciej Stolarczyk. Na razie jest to egzekwo pierwsze miejsce, tak jak widzicie, no bo zwycięstwo 2-0 zapewnia im tą pozycję w tabeli obok Stali Mielec. Jestem bardzo ciekaw, jak to będzie się rozwijało w ciągu najbliższych kilku tygodni. Jagiellonia 2, Piast Gliwice 0. Zachęcam do innych moich materiałów, kanał 365 dni o piłce. Subskrybujcie, lajkujcie, pozdrawiam i do zobaczenia.